7 razy 24. A my gorąco witamy słuchaczy Polskiego Radia 24 i widzów telewizji Republika i rozpoczynamy polityczne podsumowanie tygodnia, no, takiego bardzo gorącego politycznie tygodnia, więc dużo tematów do omówienia. Witam zatem serdecznie Państwa i moich gości, pani poseł Joanna Lichocka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Pan poseł Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Państwu. Pani poseł Agnieszka Ścigaj, Klub Kukiz 15. Serdecznie. Pan Jerzy Wenderlich, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry. Pan Adam Andruszki, poseł Wolnych i Solidarnych i pan Paweł Rabi, Nowoczesna. Witam bardzo gorąco. No, sprawa KNF-u zapewne była tą, która towarzyszyła bardzo wielu politycznym dyskusjom w mijającym tygodniu i od tej sprawy zaczynamy, ale nie tylko będziemy się na niej skupiać. To w takim razie pierwsza wypowiedź, która będzie takim wstępem do naszej dyskusji i to jest wypowiedź rzeczniczki Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałek Sejmu Beaty Mazurek. Liczę na to, że służby sprawę rozwiążą należycie, w miarę szybko, żeby nie było niejasności żadnych wokół tej sprawy, ale liczę również na to, że odpowiedzą na pytanie, dlaczego tak długo Leszek Czarnecki zwlekał z ujawnieniem tych taśm, bo gdyby sprawa ujrzała światło dzienne w marcu tego roku, to przypuszczam, że dzisiaj w listopadzie na wiele pytań znalibyśmy odpowiedzi. Tej odpowiedzi udzieliłyby albo służby specjalne, albo prokuratura. Pani marszałek zadała pytanie i ja może do tego pytania jeszcze dorzucę jedno pytanie, bo wiemy o tym, że sprawa będzie miała, przynajmniej takie są zapowiedzi, będzie miała ciąg dalszy i już w najbliższym tygodniu, w najbliższych dniach ma być, przynajmniej takie są zapowiedzi reprezentanta prawnego Leszka Czarneckiego, czyli pana Romana Giertycha, upubliczniona kolejna taśma, tym razem podobno zapis wideo z rozmowy w dużo szerszym gronie i na pierwszy plan zarówno Leszek Czarnecki, jak i przede wszystkim jego reprezentant prawny wrzucają temat tak zwanego planu pana Zdzisława. Plan pana Zdzisława to propozycja, którą miał Zdzisław Sokal, który też był członkiem KNF i jest ważną osobą, jeżeli chodzi o polską bankowość, reprezentuje prezydenta. I teraz tak, o co tak naprawdę chodzi w tej sprawie? Pani poseł, plan pana Zdzisława. Dlaczego to jest pokazywane jako coś niegodziwego? Bo przecież wiemy, że w gruncie rzeczy to rozwiązanie, które proponował pan Sokal, jest zalecane przez Unię Europejską. Tak, jest zalecane przez Unię Europejską, ponieważ chroni klientów banku. Tutaj mamy do czynienia z dwoma bankami należącymi do firm pana Leszka Czarneckiego, które nie spełniały wszystkich wymogów bezpiecznej instytucji finansowej. W ostatnich dniach jeden z tych banków, Idea Bank, został wpisany przez Komisję Nadzoru Finansowego na listę instytucji niebezpiecznych, które nie gwarantują praw jej klientom. Chodzi przede wszystkim o obrót obligacjami GetBacku. I to jest, w tej chwili mam wrażenie, do czynienia z taką grą, która polega na tym, że Leszek Czarnecki chce się obronić przed funkcjami kontrolnymi państwa wobec instytucji finansowych, które do niego należą, mówiąc najkrócej. A przepraszam bardzo, ja wejdę w słowo. A może Leszek Czarnecki chce iść dalej? Być może Leszek Czarnecki chce zaskarżyć w przyszłości polskie państwo, Pojawiły się takie hipotezy, tymi argumentami, chociażby tą pierwszym nagraniem, które też powiedzmy gwoli ścisłości w oryginale do prokuratury jeszcze nie trafiło. Nie znamy całości tego nagrania też publicznie. Tak, w ogóle na razie to, co mamy, to mamy publikację Gazety Wyborczej, wypowiedzi Romana Giertycha i nagranie opublikowane w mediach, właśnie przez Gazetę Wyborczą, co do którego również nie wiemy, czy na ile było klejone, wycinane, bo wiemy, że pan Chrzanowski mówi, że nie wszystko, nie cała rozmowa została zarejestrowana, ale jednocześnie mamy bardzo energiczne działania państwa. Premier natychmiast zwołuje naradę szefów służb specjalnych, natychmiast minister sprawiedliwości, prokurator generalny uruchamia prokuraturę, natychmiast poddaje się do dymisji szef KNF-u. Także państwo tutaj zadziałało błyskawicznie i
według standardów zachodnich, po prostu zachodnich demokracji, w odróżnieniu od tego, jak to było przy innych znacznie większych i znacznie bardziej skandalicznych aferach za czasów Platformy Obywatelskiej i PSL, już choćby powiem o Amber Gold. Tutaj jest gra rzeczywiście być może, bo nie możemy tego przesądzać. Z jednej strony nie możemy wykluczyć, że propozycja korupcyjna rzeczywiście tam padła i dlatego służby, prokuratura sprawą się zajmują. Ale też te przypuszczenia, które można przeczytać w różnych miejscach o tym, że tak naprawdę panu Leszkowi Czarneckiemu chodzi o to, żeby postawić Polskę przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie i występować przeciwko polskiemu państwu po to, żeby wydostać jak największe odszkodowanie, próbując udowodnić, że był biznesmenem prześladowanym przez polskie państwo, no narzuca się. I to jest pytanie, które, na które odnajdziemy odpowiedź pewnie w kolejnych ruchach pełnomocnika pana Leszka Czarneckiego i samego Leszka Czarneckiego. Im więcej moim zdaniem będzie wokół tego szumu informacyjnego kreowanego przez i pełnomocnika i pana Leszka Czarneckiego, im więcej będzie tam prób udowodnienia, że Leszek Czarnecki jest poszkodowany biznesmenem, tym więcej moim zdaniem będzie przesłanek do tego, że chodzi tylko o odszkodowanie. Rzeczywiście ten plan, no bo tak to zaczęło funkcjonować, plan, który miał podobno mi pan Sokal, czyli po prostu przejęcie tego banku przez inne banki, zresztą obu banków. No, takie są zalecenia Komisji Europejskiej, generalnie Unii Europejskiej, taka jest dyrektywa przecież, ale też wiemy, że takie rozwiązania funkcjonują w Stanach Zjednoczonych. W gruncie rzeczy pod tym względem, jeżeli chodzi o takie działania w sytuacji, kiedy banki znajdują się w kryzysowej sytuacji i no, istnieje bardzo duże ryzyko, że zdanie się z nimi coś niebezpiecznego, no, w Polsce trzeba przyznać, że były powiedzmy takie obniżone kryteria i łaskawość duża wobec sytuacji kryzysowych w bankach. W Polsce akurat system bankowy się sprawdził w czasie kryzysu finansowego, gdzie w wielu krajach trzeba było pieniędzmi podatników podpierać banki. Tak, ale pan mówi banki, teraz o czymś innym. Więc akurat on dobrze funkcjonował. Mało tego, nawet teraz dobrze funkcjonuje, tak, bo wiemy, nawet że teraz dobrze funkcjonuje, tak. Polskie banki wypadły bardzo dobrze. Tak, tak, z wyjątkiem skoków, które nie były objęte nadzorem, to pamiętamy. Bank jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Tak, w naszym ciągu są silne polskie PKB, banki i się system dobrze trzyma. Natomiast Komisja Nadzoru Finansowego to jest organ państwa, który ma bardzo silne instrumenty wpływania na banki. Najrozmaitsze, również przejmowanie, również wyznaczanie rozmaitych wskaźników, pilnowanie tych banków. I teraz okazuje się, że urzędnik powołany na szefa tej instytucji prowadzi rozmowy i to są twarde dowody, no bo mamy te nagrania i publikacje, więc wygląda na to, że to nie są podrobione rzeczy. No jak się okaże, że podrobione, to będziemy odbudować. Znaczy nie mamy jeszcze całości nagrania, tak? Mamy fragmenty tych nagrań i to jest też... Ale wygląda na to, że to są dosyć twarde dowody, że on ma u siebie jakieś szumidła, żeby zagłuszać rozmowy w cztery oczy i składa propozycję, albo twój bank będzie za złotówkę przejęty, czyli jeden plan robimy i wykończymy ten twój bank, zabierzemy ci ten twój bank, albo idziesz z nami na układ, powołujesz ludzi, których ci wyznaczę, tutaj znajomego prawnika, który zna się z rodziną mojej żony, wprowadzisz go do swojej rady nadzorczej. Okazuje się, ten prawnik już wcześniej był prowadzony do jakiegoś innego banku, właśnie też do rady nadzorczej, nic z tego, nic owego, prawnik, który zajmował się spółdzielnią umieści i tak dalej. Zapomina o jednym bardzo ważnym elemencie, bo to oczywiście, co pan mówi, to jest absolutnie sprawa karygodna i niedopuszczalna, żeby w ten sposób urzędnik, ale już w ogóle szef takiego urzędu rozmawiał. I to jest w ogóle bezdyskusyjne, bo w gruncie rzeczy to, o czym mówi pan Chrzanowski, to jest to on daje sygnał, że jest możliwość wstrzymania właśnie, przepraszam bardzo, no wstrzymania tego planu, który zaproponował pan Sokal i który jest zgodny z prawodawstwem i wytycznymi Unii Europejskiej. Jest... Mało tego, ale przecież on się stawia w kontrze do pana Sokala. Przecież on pana Sokala, przepraszam bardzo, obraża. Mówi, że to jest człowiek nieinteligentny, mówi, że on jest właśnie przeciwko, mówi, że on by chciał wyeliminować go z KNF-u, więc ta
ta sytuacja jest bardziej skomplikowana. No, ona jest taka skomplikowana, że ja straszę panem Sokalem, właściciela. Czyli pan uważa, że to ustawka? Znaczy, nie ustawka, tylko po prostu postraszę go kontrplanem, prawda, i tym groźnym panem Sokalem, który mu ten bank odbierze za złotówkę. Jeszcze tak nie całkiem było, bo tych ustaw jeszcze nie było. Ta ustawa była potem w wariackim tempie poprawka, nie wprowadzanie normalnie ustawodawstwa europejskiego, tylko do ustawy, która była od września w Sejmie, raptem się znajduje poprawka, akurat w dniu, kiedy Giertych składa zawiadomienie do prokuratury, ląduje tam poprawka. Panie z tym, że trzeba koniecznie... Poprawka nie dotyczy banków pana Czarneckiego, ponieważ ona dotyczy banków o kapitale, instytucji finansowych o kapitale do 3 miliardów złotych. Tam nie ma ani słowa, pani poseł, tam nie ma ani słowa o 3 miliardach złotych. To była jakaś pierwotna wersja tej poprawki. Ostatecznie jest uchwalona poprawka, która nie ma żadnych limitów finansowych. Każdy bank można przejąć za złotówkę i nie tylko taki, który jest zagrożony, ale który może być zagrożony złą sytuacją. Tak to i tę poprawkę się procesuje nie w normalnym trybie we wrześniu, kiedy ta ustawa została zgłoszona, tylko ta poprawka wlatuje w szaleńczym tempie do Sejmu i jest uchwalana w momencie, kiedy Giertych składa zawiadomienie do prokuratury. Dobrze, panie pośle, zapytam może... Więc ja chciałem się jedną rzecz powiedzieć. To w takim razie być może rozwiązanie, które zaproponował pan Sokal, jest w tej sytuacji rozwiązaniem słusznym. Ja proszę pani, nie wnikam w to, czy ono jest słuszne, czy nie, tylko że ja chciałbym, żeby urzędnicy na najwyższym szczeblu państwowym, mający tak silne instrumenty, wykorzystywali je w interesie publicznym, a nie w interesie przejmowania cudzych banków za złotówkę dla siebie. A jak dla siebie? No dla swoich ludzi, dla banku państwowego. Nawet dla banku państwowego, przepraszam bardzo, to nie dla siebie. No, no tak, ale ten bank państwowy kontrolowany przez rząd, przez swoich ludzi. Panie pośle, no tak to nie podchodzi. Albo zrobisz dla mnie, przyjmiesz moich ludzi, czy zrobisz jakieś inne rzeczy dla mnie. Jak państwo wygrają wybory, to się by okazało, że dla was. My wnioskujemy nie myślmy takimi kategoriami o państwie. My tu wnioskujemy o komisję śledczą, jeśli ten pan szef Komisji Nadzoru Finansowego ma szumidła, które mają zagłuszać rozmowy. Dobrze, że ma, tylko nie w tych rozmowach ich używa. I ileś takich rozmów, ciekawe, ile się przedtem takich rozmów odbyło z szefami innych banków i instytucji finansowych, których on nadzoruje. Tego nie wiemy, ale widać, że szumidła nieskuteczne. Przynajmniej ograniczoną skuteczność. Ale to nie jest powód, to nie można tu żartować. To musi być komisja śledcza, która to zbada. Ja naprawdę uważam, że dobrze, że ma takie urządzenia i rozumiem, że kiedy są wewnętrzne spotkania KNF-u i tam są rzeczywiście jakieś strategiczne omawiane sprawy, to niech to będzie zabezpieczenie. A dlaczego on te szumidła zainstalował bez wiedzy ABW, wie pani? Bo może bał się, że ABW będzie za dużo wiedziało, co się tam dzieje, prawda? Ale to już jest zupełnie inna rzecz. ABW będzie miał też nad tym kontrolę, z kim on rozmawia i o czym. To jest zupełnie inna rzecz i to jest oczywiście sytuacja niedopuszczalna. To jak pani myśli, dlaczego on instaluje takie szumidła bez wiedzy ABW? To jest zupełnie inna rzecz. My teraz mówimy o sytuacji teoretycznej, że rzeczywiście są takie sprawy w KNF-ie, które na pewno powinny być ściśle chronione i rzeczywiście ma pan rację, że ta ochrona powinna być ściśle i bardzo precyzyjnie nadzorowana przez instytucje do tego powołane, czyli na przykład ABW, pani poseł Agnieszka Ścigaj, Kukiz 15. Padło tutaj stwierdzenie, że polski sektor bankowy czy sektor bankowy ma się w Polsce dobrze i to jest prawda, tylko trzeba się przyjrzeć historii, dlaczego tak jest. Moim zdaniem w dużej części dlatego, że właśnie takie instytucje jak KNF nigdy nie spełniały swojej roli i nie chroniły klientów. On się ma bardzo dobrze, zarabia najwięcej, jeśli chodzi o stosunki do Europy, dlatego, że bardzo często zdarzały się takie sytuacje, że po prostu łupił swoich klientów. Nie zadziałało w przypadku kredytów frankowych, jeśli chodzi o ochronę. Nie zadziałało w przypadku polisolokat, mamy Ambergold, mamy kilka na przestrzeni ostatnich lat afer, w których rzeczywiście ludzie tracili, nie banki, tylko ludzie tracili. I KNF nie zadziałało. I teraz mamy kolejną sytuację. Kolejną sytuację. Tylko tyle, o tyle sprawiedliwość, pani poseł, przerywam, to pani poseł że w sprawie Ambergold to KNF uruchomił wreszcie jakiekolwiek działania instytucji państwa. Ale mało skutecznie, bo nie ochronił. Zawiadomił. Mamy teraz kolejny raz sytuację, wracając do całej historii. Proszę zwrócić uwagę, państwo mówicie o tym, że KNF opublikowało i czy wpisało Idea Bank teraz na listę, tak? Natomiast ludzie, jeśli chodzi o GetBank, procesy trwają już jakiś czas temu. Dlaczego ten raport, jeśli chodzi o Idea Bank, nie pomógłby im w tych procesach, nie znalazł się wcześniej? Więc mamy kolejny raz utratę zaufania do kolejnej, bardzo ważnej instytucji państwowej, ponieważ wszystkie te służby nie zadziałały, drodzy państwo, dlatego że w przypadku samego spotykania się z kimś takim, jakim jest pan Czarnecki, gdzie wiadomo było, teraz państwo wszyscy wyciągacie jego historię i jego już nieuczciwe działania wobec klientów wiele lat, spotykania się w takich okolicznościach i w taki
taki sposób przez szefa KNF-u, no jest niedopuszczalne. I tutaj instytucje powinny zadziałać, a nie w momencie, kiedy się pojawi artykuł i afera kolejna medialna i podsłuchy, tylko w momencie, kiedy do takich spotkań dochodzi, to wtedy powinien być premier na przykład ostrzeżony i ludzie, że te spotkania ale pani się poseł, odbywają. Dobrze, Niedopuszczalna sytuacja. To jest jakaś tam propozycja, ale to pani zakłada, że po prostu powinna być, nie wiem, stała inwigilacja takiego człowieka. Pani redaktor, ja zakładam i nawiązuję do wszystkich elementów, które krok po kroku od wielu lat tracą wiarygodność i tracą zaufanie publiczne. Mało tego, odrzutują na wizerunek również międzynarodowy, bo proszę zwrócić uwagę, że utrata zaufania do instytucji, która ma nadzorować i dbać o bezpieczeństwo finansowe każdego, kto tutaj obraca pieniędzmi w Polsce, czy to jest Polak, czy to jest klient, czy to jest zagraniczny, to jest po prostu uderzenie w wizerunek zagraniczny Polski. Więc uważam i tak jak teraz państwo mówicie, że zrobi coś zmiana personalna, nie. Nad poważnymi instytucjami w Polsce, w państwie, trzeba zastanowić się w taki sposób, aby je reformować i zmieniać sposób kontrolowania. Nie może tak być, że teraz cały czas zmienimy kolejną osobę i pani mówi, no dobrze, nie będziemy inwigilować. To w jaki sposób ktokolwiek znowu da gwarancję? Ja jestem w tym ugrupowaniu, które po prostu jest... Nie, dobrze, ale pani poseł, ja się zastanawiam, czy może być taka sytuacja, w której państwo, przepraszam bardzo, zakaże spotkań szefa KNF-u z prezesami, czy z ważnymi osobami w bankach. No bo przecież to jest jednak problem też człowieka. No bo to spotkanie w gabinecie jakaś doza zaufania z szumidłami zagłuszającymi, umówione bez żadnych świadków, sam na sam, to jest niedopuszczalne. Tylko pytanie, w jaki sposób można taką sytuację wyeliminować? No bo przecież jakaś porcja zaufania do takiego człowieka, urzędnika musi być. Pan Paweł Rabiej, Nowoczesna. No właśnie, porcja zaufania musi być. Ja się nie zgadzam z tą diagnozą pani poseł, dlatego że co do instytucji, to nadzór finansowy w Polsce naprawdę został dobrze zaprojektowany. To jest dobrze zaprojektowana instytucja w standardach europejskich, ale rzeczywiście to jest kwestia zawsze... kwestia niestety ludzi. I dlatego pytania, które się tutaj nasuwają, to są pytania, dlaczego za czasów pana Kwaśniaka, który był bardzo twardym szefem nadzoru finansowego, prowadził twarde rozmowy z bankami, osobiście z prezesami banków również. Dlaczego to funkcjonowało tak, że jednak banki były w ryzach, że nie wypuszczały albo w umiarkowany sposób wypuszczały toksyczne produkty finansowe, bo jednak banki zawsze będą miały taką pokusę, żeby w ramach innowacji proponować nowe produkty. A dlaczego w ciągu ostatnich lat KNF nie był tak czujny, żeby na przykład sprawę GetBacku potraktować w taki sposób, jak należało, to znaczy zareagować na dzwonki ostrzegawcze, bo tutaj mamy do czynienia z sytuacją, ja nie jestem wielkim entuzjastą przedsięwzięcia finansowego Leszka Czarneckiego w ostatnich wynika z tego, że wczoraj byliśmy w jednym programie razem w ostatnich latach, dlatego że rzeczywiście tam doszło przez sympatię. Tak, do pewnej chciwości menadżerów. Afera GetBacku, czy to, co się stało wokół GetBacku, to jest efekt pewnej chciwości menadżerów banków wciskających te produkty klientom. Dlaczego nadzór finansowy... Niektórzy jednak twierdzą jeszcze, że pozbycie się problemu tych należności takich, które wynikały... No też, ale na początku i na końcu... Na początku i na końcu... To być może jest w ogóle jeszcze bardziej ale na początku i na końcu zawsze jest czyjaś chciwość, czy to właściciela, czy to menadżerów, którzy te produkty... uratowania swojej instytucji. Więc pytania, które tutaj są, to są pytania bardziej nie o instytucje, tylko o to, żeby osoby, które tam są, były rzeczywiście zachowywały się w sposób przyzwoity. Dlaczego w ciągu ostatnich lat, mimo że wiemy, że są problemy ze skokami, nadzór finansowy nie reagował właściwie. Kilka miliardów złotych straconych na skokach, zapłaconych przez polskiego podatnika. To jest to pytanie. Właściwie jak dostał uprawnienia, to natychmiast zrobiono raport. KNF zrobił olbrzymi raport o skokach, jak dopiero zostały skoki objęte nadzorem, bo przedtem były chronione przez PiS, żeby tym nadzorem było nie objęto. Ja zapytam o plan, bo on będzie na pewno jednym z ważnych tematów rozmów w nadchodzącym tygodniu. Plan pana Zdzisława Sokala. Co pan myśli? Ja myślę... To jest dobre rozwiązanie czy złe rozwiązanie? Nie, no tak, bo pytanie jest takie. Mamy pewne to rozwiązanie, które mamy w prawie, jest pewnym rozwiązaniem reagowania na trudne sytuacje w instytucjach finansowych. I trudną sytuację mamy. Które jest rozwiązaniem standardowym, przyjętym w Stanach Zjednoczonych, przyjętym w Europie. Ale
Pytanie, kto tego narzędzia używa, bo siekiery można użyć do tego, żeby porąbać drzewo, a można użyć do tego, żeby zaatakować kogoś innego. Ja nie jestem do końca przekonany, czy w środowiskach związanych z Prawem i Sprawiedliwością nie ma pewnego planu przejmowania przedsiębiorstw polskich, między innymi banków, za złotówkę, czyli takiej ukrytej nacjonalizacji w sytuacji, kiedy tam się pojawiają kłopoty. Nie dałbym sobie za to uciąć żadnej części ciała, bo być może taki plan niestety jest. Rozumiem, że ma pan obawy, ale uważa pan, że narzędzie jest dobre. Czyli pan Zdzisław Sokal miał dobry, ma dobry plan. Jeśli jest dobry, tego nie twierdzę, dlatego uważam, że... No ja rozumiem, że to jakby było w państwa rękach, to nie, dlatego że Dlatego, że to, co wyjaśnią służby, to znaczy kwestię tej korupcyjnej propozycji i dziwnego zachowania szefa KNF-u i jego pracowników, bo za chwilę będziemy mieli kolejne taśmy i zobaczymy, jak się zachowywali pracownicy KNF-u, którzy uczestniczyli w tych spotkaniach. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, to jest podstawowe polityczne pytanie. Czy partia rządząca lub osoby z nią związane miały plan przejmowania przedsiębiorstw polskich, banków, od osób prywatnych i nacjonalizowania ich w sposób ukryty pod pretekstem dokonywania tam uleczenia no dobrze, naprawy. Ale mamy to jest pytanie fundamentalne, polityczne, na które żadne służby specjalne nie odpowiedzą. Przecież to nie jest tylko tak, że jest to ocena, przepraszam, polityków Prawa i Sprawiedliwości, tylko ocena bardzo wielu analityków, ekspertów, którzy mówią, że po prostu banki, te, o których mówimy, te dwa, w których pan Leszek Czarnecki jest bardzo poważnym udziałowcem, są po prostu w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej, więc to nie jest sytuacja wymyślona. To nie jest tak, że ktoś to wytworzył. No to już działalność tych banków i ich menedżerów spowodowała to, że one są w takiej sytuacji, w takiej kondycji, w jakiej są. Tu się zgadzam i dlatego szokujące jest zachowanie szefa KNF-u, który zamiast zajmować się sposobami na uleczenie tej sytuacji w banku, właściwie proponuje wsadzenie tam komisarza już tego szefa KNF-u. Pan Jerzy Wenderlich, Sojusz Lewicy Demokratycznej, a to pani poseł Joanna Lichocka. Jedno zdanie powiedział przed chwilą. Szanowni Państwo, plan pana Zdzisława. Czyta pani w moich myślach. Jedno, co radosne w tej smutnej sytuacji, to to, że polityka w bankowości staje się bardzo familijna, bo kiedyś był plan Marszala, plan Balcerowicza, teraz jest plan pana Zdziska. Pana Zdzisława, jeszcze bardziej oficjalnie. Pana Zdzisława, czyli jeszcze tak za bardzo bez z panem Zdzisławem się nie sfraternizowaliśmy, że nie został panem Zdziskiem. I dajmy mu spokój, bo nie wiemy, czy to, co on proponował, jest fikcją, czy jest realem, czy jest czymś mądrym, czy jest czymś głupkowatym do tego. Nie, a dlaczego nie wiemy? Nie dojdziemy. Znaczy nie, no nikt, mechanizm jest znany. Nikt nie odważył się postawić tej kropki nad i, bo to wymaga rzeczywiście analiz fachowych, gdy idzie o sferę bankowości, a nie jakiejś debaty politycznej, bo tu rzeczywiście nie wynegocjujemy jakichś mądrych konkluzji. Rozmawialiśmy o sytuacji bankowości w Polsce i mówiliśmy, że to była sytuacja taka piękna, taka śliczna, niekonfliktogenna. Rzeczywiście ta sytuacja w banku i zgadzam się z przedmówcami, że to w dużej części za sprawą Komisji Nadzoru Finansowego nie było dużych tąpnięć, nie było dużych turbulencji. Ten system bankowy z punktu widzenia interesów państwa okazuje się wciąż mocny. Ale nieprawdą byłoby, gdybyśmy powiedzieli, że polski system bankowy nie doprowadził wielu ludzi do zawałów, do śmierci, do udarów, do utraty majątku i oszczędności swojego życia. Tych parabanków jednak trochę było i tutaj winni też właśnie w tym nadzorze finansowym powinni uderzyć się w piersi, że przypomnę chociażby na początku ten parabank Grobelnego, czy później był taki bank z Bydgoszczy, nie chcę wymieniać tego pana nazwisko na R, który uciekł z dużym majątkiem i później słał pozdrowienia dla tych, którzy złożyli u niego pieniądze, że on mówi, że tych pieniędzy nie odzyskają, więc niech się już specjalnie nie denerwują, tylko od razu wiedzą, że tych pieniędzy nie będzie. Czy pan Czarnecki grał, żeby poprawić sytuację swoich banków? No tego nie wiemy. Gdyby nie było tej rozmowy z panem Chrzanowskim, to moglibyśmy mówić, że oczywiście jest to prawdopodobne. Ale z jakich motywów ujawnił tę taśmę po paru miesiącach
pan Czarnecki, tego do tej pory nie wiemy, bo jednak jest ta taśma. Może chciał się bronić, może liczył, że nie będzie mówi zawału. Mówi pan o tym czasie, o tych miesiącach, które tak. minęły od rozmowy ja do myślę, ujawnienia. Że tutaj ten czas od marca do listopada był czasem dużej kalkulacji pana Czarneckiego. On dla mnie ni brat, ni swat, nie mam do niego żadnego emocjonalnego stosunku, ale to wcale nie znaczy, że te kalkulacje to były kalkulacje człowieka nieuczciwego. To mogły być kalkulacje desperata, który został zagnany gdzieś w kozi róg przez Krajowy Nadzór Finansowy i nie wiedział, co robić. Myślę, że do języka polskiego rzeczywiście razem z tą aferą wchodzi nowe słowo i ono będzie wszechobecne przez parę miesięcy. Szumidła, szumidełka, mieszadełka i tego i rodzaju inne słowa. Jeśli szef Krajowego Nadzoru Finansowego, on cały czas jest zainteresowany bardziej niż wyliczaniem koncepcji finansowej, zainteresowany tym, czy to się nie nagra, czy to będzie poufne, no to oczywiście na złodzieju czapka gore. To zdanie wkładam w duży cudzysłów, bo przecież nie można niczego jeszcze tutaj konkludować w kategorii winy. Mówiła pani redaktor, że premier, czy to pani poseł, czeka. Że premier od razu spotkał się ze służbami, z przedstawicielami prokuratury. Ja uważam, że źle, że tak się stało, bo to nie premier powinien się tym zajmować, tylko wymiar sprawiedliwości. A jeśli premier od razu pod skrzydła zagarnia i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, i przedstawicieli wszystkich służb, to też nie jest to jednoznaczne. No przepraszam, ale to jest jednak koordynacja działań służb, które podlegają premierowi. Ale jeśli można, szanowni państwo, poseł Adam Andruszkiewicz, Wolni i Solidarni. Spokojnie czekałem na swoją kolej. Ja myślę, że pan premier Morawiecki też się tym zajął, też ze względu na to, że jest jednak uznanym europejskim fachowcem, jeśli chodzi o bankowość, był prezesem jednego z wielkich banków i ma o tym wiedzę po prostu dużą, więc myślę, że bardzo dobrze się tą sprawę czynnie włączył, tak? Poza tym państwo polskie musi działać. Systemu bankowego. No tak, ale myślę, że tutaj jest na pewno premierem, który w historii III RP ma największą wiedzę, jeśli chodzi o systemy bankowe. Natomiast wracając do samej sprawy Zdzisława Sokala, tego planu, no dla mnie najważniejsze jest to, żeby uchronić klientów, czyli po prostu Polaków, tak? Przed utratą własnych oszczędności. I to jest najważniejsze w tym wszystkim. Nie interes pana Czarneckiego, nie te jego banki, dlatego że pan Czarnecki sobie poradzi, tak? To jest miliarder, to jest człowiek, który jest bardzo zamożny i utrata nawet banków, być może dwóch, trzech, nie wiem, jakby to dokładnie miało wyglądać. Myślę, że by nie spowodowało jakiejś biedy u pana Czarneckiego, a mogę by spowodować utratę oszczędności, bardzo dużą biedę u Polaków i zachwianie polską gospodarką, także polską walutą. I to jest teraz najważniejsze moim zdaniem. Więc bardzo dobrze, że taki plan powstał. Myślę, że musimy o nim poważnie rozmawiać. KNF tutaj powinien rzeczywiście myśleć o tym, jak to uratować. Tak przede wszystkim, aby mówił, aby nie stracili na tym zwykli klienci. Jeśli chodzi o komisję śledczą, komisja śledcza jest po to, aby wdrażać jej działania, jeśli zawodzi państwo polskie jako całość. Tutaj mi się wydaje, że nie ma zarzutu co do działania państwa polskiego, dlatego że działają służby prokuratura, już się tą sprawą zajmują. Poza tym mamy też, jeśli chodzi o taką czystą sprawę polityczną, dwie bardzo ważne komisje śledcze. VAT-owską, Amber Gold, również komisja weryfikacyjna, ona działa na podstawie odrębnej ustawy, ale też ma znamiona komisji śledczej i chyba wydaje mi się, że opinia publiczna chciałaby się skupić na tym, żeby te prace tych komisji zostały zakończone, nie dostawać kolejną komisję, to by było za dużo, zwłaszcza, że za rok mamy wybory już parlamentarne w Polsce. Tak to działa moja opinia, ale też rzeczywiście warto jest, abyśmy zastanowili się nad tą działalnością tych parabanków. Tutaj słuchając przedmówców, widzę, że... No ale to nie są parabanki. Ja wiem, ale... formalnie to nie są parabanki. Wiem, pani redaktor, ale przy okazji myślę, że moglibyśmy słychać, że jest szansa na konsensus tutaj, ponieważ rzeczywiście jest tak, że banki i parabanki sprzedając pewne swoje toksyczne produkty, czy też ich polityka kredytowa jest tak ustalona, że rzeczywiście niszczyły przez ostatnie lata życie wielu Polaków. Dlatego, że na przykład niektóre kredyty były tak łatwo dostępne, a że ja sam w biurze poselskim spotykałem się z ludźmi, którzy przychodzili zaspaczeni, dlatego że członek jakiejś rodziny bliskiej wziął kredyt, którego nie jest w stanie spłacić, tak? Na jakieś swoje fanaberie. Czasami był też chory po prostu, miał jakieś nałogi i teraz cała rodzina musi to spłacać. A nawet o tym nie wiedzieli, że on wziął ten, dostał taki kredyt, kiedy wiadomo było, że jest osobą niewiarygodną w normalnym banku, tak w polskim banku państwowym, takiego kredytu nie dostał. Dobrze, ale wie pan co, już kończąc ten temat KNF-u i banków pana Czarneckiego, ja dopytam pana o jeszcze jedną sprawę, bo wiemy o tym, że pan Czarnecki prowadzi również bardzo takie, no aktywnie prowadzi interesy na wschodzie, między innymi w Rosji. Tam jest udziały w bardzo dużej
firmie leasingującej samochody, a z kolei ta firma współpracuje bodajże z 6 bankami, które są objęte sankcjami i to przez Unię Europejską, czy to przez Stany Zjednoczone. No i teraz pytanie jest takie, czy w świetle tych informacji, że to jest osoba, która no, ma takie kontakty biznesowe, no bo trudno to oddzielić. Taka osoba w Polsce no, może też pełnić takie ważne funkcje, jak być na przykład w Radzie Nadzorczej no, instytucji finansowej, jaką jest bank. No, tu jest też pytanie. No, bardzo, tak? Bardzo celny wątek, pani redaktor. Zresztą pan Czernecki jest osobą, która, jak wiemy, współpracowała z komunistycznymi służbami bezpieczeństwa, tak? Więc to też nie jest tak, że jest osobą z przypadku zupełnie. No tak, znikąd. Ale to można powiedzieć, że ktoś powie, a to jest przeszłość pana Czarneckiego. No nie do końca, dlatego że dzisiaj... Natomiast ja pytam o stan aktualny, bo to jest sytuacja aktualna. No, ale to się wiąże właśnie, pani redaktor, dlatego że każdy, kto zna się troszeczkę na specyfice wschodniej, to wie doskonale, że tam robi się interesy zazwyczaj powiązane z polityką. To znaczy tamten styk polityki i biznesu, on jest wszędzie, ale na wschodzie szczególnie mocny. Zazwyczaj nie można robić żadnych interesów, nie mając parasola politycznego, więc to jest wątek, który muszą sprawdzić służby polskie po prostu. I zmieniamy temat za moment. Teraz będziemy rozmawiać, najwyżej pan jeszcze jedno zdanie na temat, rozumiem, KNF-u i banku. To pan, będziecie panowie w taki sposób swój czas wykorzystywać, ale my wprowadzamy nowy temat, bo tydzień temu był marsz biało-czerwony, zanim też część marszu, który nadal się określa mianem Marszu Niepodległości. I na ten temat chciałabym też przez chwilę porozmawiać, o tym też, o to też pytają nasi słuchacze. Ich telefony też Państwu za chwilę przedstawimy, ale najpierw wypowiedź pana ministra Jacka Sasina. To nie był marsz tak, jak chcieli politycy opozycji, ludzi, którzy zieją jakąś nienawiścią czy niechęcią do kogokolwiek. Rozradowani ludzie, rozradowani Polacy, rozradowani, bo żyją w wolnym, demokratycznym, suwerennym państwie, które 100 lat temu odzyskało swoją niepodległość po 123 latach zaborów i przyszliśmy się wszyscy tam radować. To nie był marsz przeciwko nikomu, tylko to był marsz radości. W żadnym wypadku nie był to, jak zapowiadał Grzegorz Schetyna, marsz hańby. Tak mówił rzeczywiście Grzegorz Schetyna. Ja chciałam zapytać pana posła Marcina Święcickiego z Platformy Obywatelskiej, no bo te wypowiedzi, między innymi o tym marszu hańby, były przed marszem i te wszystkie groźby, straszenia o tym, że to tam marsz nazistów, faszystów, Bóg wie kogo jeszcze. Czy po tym, jak to wydarzenie wyglądało, pan zmienił zdanie na temat tego marszu? Za chwilę o tym powiem, tylko jeszcze jedno słowo o tym KNF-ie. A to jedno słowo. Tak, bo mówi mi się, że służby i premier świetnie zadziałali, no dowiedzieli się o całej aferze z gazet. Czy z jednej gazety konkretnie premier się o tym dowiedział. Służby, nie wiadomo dlaczego, trzeba to wyjaśnić, odczekały, aż ten prezes KNF-u zdjęty ze stanowiska, czy z dymisję złożył, przychodzi do biura i dopiero one wkraczają po tym, jak on z tego biura wychodzi. Więc nie wiem, oczyścił tam, zabrał te karteczki. No, sprawa jest podejrzana, wymaga wyjaśnienia. W tych samych ławach poselskich, co pan Stanisław Gawłowski, który wyszedł z aresztu i ma bardzo poważne zarzuty korupcyjne. Proszę nie ubierać się w szaty katona i nie popisywać się hipokryzją, ponieważ Platforma Obywatelska, jeśli chodzi o bardzo poważne zarzuty korupcyjne, bardzo poważne sytuacje aferalne, nie reagowała. Proszę przypomnieć mi to zdjęcie, jak panowie z Platformy Obywatelskiej ciągnęli samolot OLT pana Marcina P. I wtedy już służył specjalny, w momencie robienia Marcin tego zdjęcia, wiedziały, że to jest piramida finansowa, wiedziały, że to jest przestępca. Panie pośle, proszę spojrzeć zdaniem, na swoje postępowanie jako formacji politycznej, a potem zarzucać cokolwiek innym, ponieważ państwo reprezentowaliście wschodni sposób traktowania korupcji i przestępstwa na najwyższych szczeblach państwa. Zachęcam do wypowiedzi. My jesteśmy wzorcem, powinniście się uczyć, powinno się działać w takich sytuacjach. Panie pośle, zachęcam do odpowiedzi, ale tak uważam, dynamicznie. Uważam, że to, że CBA nie wkroczyło tam przed przyjściem pana Chrzanowskiego, to jest jakiś brak profesjonalizmu, jakieś niedopatrzenie. No, trzeba to zbadać. Czy to jest tylko niedopatrzenie i gapiostwo tych służb, czy po prostu specjalnie czekali, aż on...
No ale miał do swoich dokumentów, może do tej karteczki z tym 1%, może do jakichś innych rzeczy. To myśli pan, że ją tak kolekcjonował przez kilka miesięcy, no błaga. No pewnie nie, ale no może jakieś inne rzeczy. Jeżeli był tak naiwny, to znaczy, że tam niczego nie wyczyścił i wszystko jest. Dobrze, ale marsz, szanowni państwo, marsz. W odróżnieniu od marsz? Zmienił pan zdanie po tym marszu? No ja się cieszę, na temat marszu? Ja się cieszę, że nasze służby zaczęły wyłapywać tych wszystkich neofaszystów, którzy mieli przyjechać na ten marsz i ich zatrzymywać, nie wiem, na granicy, nie wpuszczać na ten marsz, w jakiś inny sposób ich blokować. Nie wszystkich, bo jedna z organizacji neofaszystowskich włoskich, owszem, legalna, ale dlaczego ona się znajduje na polskim marszu niepodległościowym, dlatego nie jestem w stanie zrozumieć. A działa w Unii Europejskiej. No tak, ale więc neofaszystowska organizacja, która jest legalna we Włoszech, jest u nas na marszu no niepodległościowym, na czele którego idzie pan prezydent, no więc to jednak dla mnie to jest jakiś dyzonans. Tylko zobaczył z tej 300-tysięcznej. Nie, tylko mówię, że pewne dyzonanse pozostały. Ale tutaj. Ale zmienił pan zdanie, czy nie? Ale ja nigdy nie uważam, że ten marsz to jest jakiś, nie, że tam nie idą ludzie uczciwi, porządni. Czy tacy, którzy są... Marsz hańby, to czy pan zmienił zdanie, czy nie? Znaczy... Marsz hańby nadal, czy już nie hańby? Pani redaktor, ja nie chcę... Panie pośle, parę już dziennikarzy, korespondentów wycofało się z tego typu. Idziemy dalej. Znaczy, ja powiem, 300 tysięcy fajnych Polaków przyszło z tymi flagami. Pan naprawdę ucieszyło się, że mamy niepodległość. Pan użył tej słowy, jak się pan z tego wycofa. Tak po prostu. Panie marszałku. Ale były tam... Przepraszam, skończyłem to. Tak, będzie długo trwało. Znaczy, dla mnie było niezręcznością, że prezydent nic nie zorganizował wcześniej w tej sprawie. Dogaduje się z nimi. Najpierw mówi, że nie weźmie udziału, potem się... Panie marszałku. Absolutnie nie uważam, że ci, co tam szli, to zasługują na słowa hańby, poza wyjątkami, które tam jednak się znalazły. No. I po drugie uważam, że prezydent... jest pan marszałek Jerzy Wenderlich. Że prezydent pan marszałek nie powinien Jerzy z nimi Wenderlich. Razem iść, pan tylko powinien zorganizować jakąś inną wspólną Jerzy imprezę, Wenderlich. A nie dołączać się marsz do pewnych hańby? Sił, które mają parę procent poparcia w Polsce. Panie tylko. Pośle, teraz pan marszałek Jerzy Wenderlich. Rączo umknę spod pułapki pytania pani redaktor. No czy rączo, to już my sami nie chcę takimi kategoriami oceniać tego marszu i takimi kategoriami, nie oceniałem go przed i nie oceniam go po. Ale każdy element w tym marszu, który się pojawił z jakimś elementem nienawiści, z jakimś elementem tym, który jest emblematyczny dla tej organizacji włoskiej, która tu przyjechała, jest porażką tego marszu. Każdy uśmiech jest sukcesem tego marszu, więc dobrze, że nie było żadnych rozrób, dobrze, że nie było tych, którzy stają naprzeciwko drugich, że nie było dwóch chówców, którzy się okopują przeciwko sobie i wówczas w gruzach ległaby ta idea obchodów niepodległości. Cieszę się, że tak było, ale jest i porażka. A to jest jednym zdaniem. Tego marszu. Porażka tego marszu polega na tym, że jednak ten marsz nie łączył Polaków, ten marsz dzielił Polaków. Czyli tutaj szli jedni, a drudzy uważali, że to nie jest ich marsz, że to nie jest wspólnota. No jak im powiedziano, że to marsz hańby. No nie, ale Polacy nie są tacy, że od razu dadzą sobie wmówić, że jak marsz hańby, to marsz hańby i pod wpływem tych dwóch słów oni nie pójdą. Był tu podział między Polakami, który jest jasno zarysowany i to jest smutne, że te podziały nie zostały zasypane. Ale panie marszałku, jeżeli jest tak, jak pan mówi, że rzeczywiście Polakom nie jest łatwo wmówić coś takiego, a myślę, że ma pan rację, no to można powiedzieć, patrząc na frekwencję na tym marszu, że właśnie była to jakaś demonstracja tego, że się pani redaktor, my się Polacy cieszymy, na te określenia nie zgadzają. My się cieszymy, że uczestnicy tego marszu maczugi zostawili gdzieś na manowca tego marszu. Ale ten marsz, maczugami normalnie chodzą. Ale ten marsz to rzeczywiście w dalszym ciągu podział Dobrze, pan Polaków. Paweł ja Rabi, się, czy gdyby był że tamtego wtedy... dnia
w Urzędzie Byłem Miasta Stołecznego Warszawy, pomnik postąpiłby Daszyńskiego, tak samo, który jak, nikogo a to już nie o pomniku Daszyńskiego żeśmy rozmawiali. Ale czy, przed odsłonięciem. No przed odsłonięciem, to prawda, no ale zakładaliśmy wówczas, że nic dramatycznego się nie wydarzy i odsłonięcie nastąpi. Czy gdyby pan był wówczas wiceprezydentem Warszawy, zgadzałby się pan na taką decyzję, jaką podjęła Hanna Gronkiewicz-Waltz? Ja zwrócę uwagę na jedno, że wszyscy mówią, że pani prezydent podjęła złą decyzję, ale w efekcie tego pamiętajmy, co się wydarzyło. Ten marsz przeszedł bezpiecznie i nie było na nim rasistowskich, faszystowskich haseł, więc myślę, że to była decyzja w dużej mierze słuszna, dlatego że zwiększyła bezpieczeństwo uczestników marszu. Ja sobie zdaję sprawę, że bardzo wiele osób przyjechało do Warszawy, żeby w tym dniu być w Warszawie, żeby wspólnie świętować. I takie osoby, które na taki marsz idą, chcą, żeby było bezpiecznie, chcą, żeby nie było tam haseł, które nie powinny tam być, a w Warszawie szczególnie, no, w mieście, które zostało zniszczone przez faszystów, takie hasła są zupełnie nie na miejscu. Więc ja jestem zadowolony z tego, że było bezpiecznie, że było bez haseł. I szkoda mi tylko tego, że mówiąc o 11 listopada, tak naprawdę bardzo mocno koncentrujemy się na tym jednym, jedynym marszu w Warszawie, który co roku sprawia problemy, dlatego że w całej Polsce było mnóstwo wydarzeń, bardzo różnych, kulturalnych, kościelnych, społecznych, nie, no, ale innych, się które dlatego, były spokojne, jest, a koncentrujemy się na jednym sprawie. No jednak nie było innego takiego wydarzenia, na których byłoby więcej niż ćwierć miliona ludzi. No ale idąc, i też powiedzmy, że od jakiegoś czasu, demonstracja opozycji, a dokładnie w maju, od wyborów dwa lata temu na placu Piłsudskiego, to było równie wielkie wydarzenie. Od natomiast wyborów parlamentarnych jakoś te problemy tego związane z tym marszem są takie no niemalże niezauważalne. Rok temu... Ja nie widziałam, żeby policja ganiała i kopała po głowach ludzi w Warszawie. Rok temu, nie, co roku, dwa lata temu, nie widziałam czegoś takiego. Nie jestem pewna, że tego nie było. Rzeczywistości. Co roku są problemy. Głosów naszych słuchaczy wyemitować. Co roku proszę, są problemy i mam nadzieję, że za rok będą coraz mniejsze. Telefon od jednego słuchacza, który no, też się odwołuje do słów, które zostały wypowiedziane przed marszem. Ja w nawiązaniu do Marszu Niepodległości z 11 pragnąłbym zadać pytanie państwu z Platformy, a przede wszystkim chyba panu Schetynie, czy oni się orientują, co to znaczy bolszewizm. Bo według mnie, tyle co mnie uczono i co ja wiem, bolszewizm to jest to, że przegrani, którzy stracili władzę, nie mogą pogodzić się z przegraną i robią wszystko to, aby obalić legalnie wybrane władze, legalnie wybrany parlament i rząd. Żeby to obalić, zniszczyć, przejąć siłą. I to proszę powiedzieć panu Schetynie, że to jest bolszewizm. Pan poseł Adam Andruszkiewicz, a propos marszu, bo określenie o neobolszewikach było wypowiedziane przed marszem, nie wypowiedział go pan Grzegorz Schetyna, ale pan Donald Tusk, tutaj uściślimy. No pan Donald Tusk oczywiście już prowadzi grę na powrót do polskiej polityki, tak? Szkoda tylko, że kosztem Polski to robi i oczywiście obraża Polaków i podważa naszą pozycję w ten sposób na arenie międzynarodowej, no bo w dalszym ciągu pełni jednak funkcję w Unii Europejskiej, tak? Będąc przewodniczącym Rady Europejskiej, także po prostu kopie Polskę, mówiąc językiem takim prostym, tak? Natomiast szkoda właśnie, że rozgrywa własne interesy poprzez pryzmat naszej ojczyzny, zwłaszcza w przededniu 11 listopada, stulecia odzyskania niepodległości. Sam Marsz Niepodległości, biało-czerwony Marsz Niepodległości był wielkim sukcesem Polaków, po prostu Polaków, tak? Dlatego, że to jest takie zgromadzenie, na które nikt nikogo nie zwoził partyjnymi autokarami. Można było pokazać, że ta strona społeczna, młodzieżowa, patriotyczna porozumiała się z polskim rządem, że wszyscy wspólnie tam przemarszerowali, że nic się złego nie wydarzyło, a to jest ogrom ludzi, to jest 300 tysięcy osób, to ja naprawdę życzę każdemu, kto krytykuje, żeby zebrał taką liczbę uczestników i żeby w ogóle ci uczestnicy nie zrobili nic złego, żeby nie było żadnej zadymy, tak? Bo to jest potężna ilość ludzi po prostu, też łatwo prowokacje w takim tłumie i nie doszukujmy się tutaj na siłę jakichś tam ekscesów, bo to jest po prostu śmieszne. Natomiast mi się wydaje, że pani Gronkiewicz-Waltz swoją decyzją no, pomogła marszowi o tyle, że zwiększyła frekwencję, bo Polacy z natury nie lubią, jak się im czegoś zakazuje. Tak? Jeśli się czegoś zakazuje, jeśli narzuca się swój pogląd, mówi, że nie przemarszuje, nie będziecie mogli marszować tego dnia, to Polacy na przekór właśnie pojechali, bo ja sam mam dużo informacji, że ktoś się zastanawiał, czy jechać, ale pani Gronkiewicz-Waltz spowodowała, że nie dość, że pojechał, to jeszcze wziął rodzinę. Dobrze, to zanim pani poseł Agnieszka Ścigaj też skomentuje marsz, to jeszcze jeden głos słuchacza.
Chciałbym zabrać głos na temat Marszu Niepodległości. Oczywiście wybrałem sobie miejsce do manifestacji, takie, które mnie najbardziej odpowiadało. I każdy sobie mógł to miejsce wybrać. Mógł sobie iść w marszu rządowym, mógł sobie iść w marszu tuż za rządowym, tak jak ja, i mógł sobie iść i poczekać na ugrupowania narodowe. I w żadnym wypadku nie zgodzę się na to, żeby nazywać te ugrupowania narodowe legalnie działający obóz narodowo-radykalny. Mogę się z nimi nie zgadzać. Absolutnie mogę ich w ogóle nie popierać. Zresztą kto tam ich popiera? Dla mnie to jest tragiczna wiadomość, jeżeli ktoś chce ścigać karnie i wyznacza nagrodę za zatrzymanie człowieka, który zniszczył, spalił flagę Unii Europejskiej. Pani poseł Agnieszka Ścigaj, Kukiz 15. W komentarzu też do tego telefonu. Byłam na marszu. Piękne, wspaniałe wydarzenie. W której części pani maszerowała? Bo słuchacz powiedział, że on w tej środkowej. Ja szczerze powiedziawszy nie wiem, bo wiem, że bardzo długo stałam, zanim ruszyliśmy praktycznie w momencie, kiedy czoło marszu już dochodziło do mety, to także było strasznie dużo ludzi obok mnie. Nie dopatrzyłam się żadnych rzeczy, które, czy osób, czy haseł, czego budziły moje wątpliwości. Była radość i duma. Tak się czuło tą dumę, że jesteśmy Polakami i rzeczywiście atmosfera była niesamowita. A natomiast chcę zwrócić na jedną rzecz uwagę, dlatego że to, co mnie jakby trochę niepokoi i to, co jest nawiązane do tego, co pan marszałek mówi. Ja jestem człowiekiem przywiązanym do budowy społeczeństwa obywatelskiego, do zasad demokracji. Niestety jedna rzecz jest porażką i ona wynika z tego konfliktu, który no długo jeszcze będzie się dział. Między innymi stosowanie zasady konstytucyjnej, zasady subsydiarności i pomocniczości. I to jest w nawiązaniu do tego, co mówił pan minister Rabiej, tak, że tak naprawdę pełna radość, pełna takie poczucie, że mamy społeczeństwo demokratyczne, będzie w takim momencie, kiedy państwo będzie wchodziło i politycy tam, gdzie obywatele sobie nie dają rady, gdzie coś potrzeba zorganizować. Niestety no, ten marsz w pierwszym założeniu był organizowany przez stowarzyszenie czy organizację pozarządową i tak naprawdę dopiero polityków trzeba było, żeby jakby nabrał odpowiedniej rangi. I to mnie trochę martwi, dlatego że wolałabym, aby rzeczywiście tak było, że tego typu imprezy odbywają się przy organizacji obywateli, a państwo jest tylko w tych momentach, kiedy trzeba zabezpieczyć, żeby było bezpiecznie. I to jest moje marzenie. Ja bym chciała, żebyśmy się ucząc tej demokracji, tak jak jest w Stanach czy w innych dojrzałych demokracjach, właśnie tak podchodzili do tego. I ja jestem przekonana, że Polacy sami się nie będą dzielić. Jak ich politycy nie będą dzielić, to Polacy nie będą się tak dzielić, a przynajmniej jeżeli się będą dzielić i różnić, to będą mieć o tym dyskutować i wypracowywać takie elementy, jak wspólne świętowanie. I to mi się kiedyś marzy i mam nadzieję, że na taki poziom przejdziemy i nie przestawi się ta wajcha, że teraz, żeby zapewnić sobie jakieś poczucie bezpieczeństwa, to wszystkie imprezy, inicjatywy obywatelskie będzie państwo musiało przejmować, bo to by była tragedia. My mamy jeszcze jeden telefon, w którym słuchaczka, z tego co pamiętam, słuchaczka pyta o to, czy Prawo i Sprawiedliwość w tych sejmikach, w których przejmie władzę, dokona jakichś przeglądów takich audytowych. To zaraz pani poseł się, Joanna Lichocka, będzie mogła się do tej sprawy odnieść. Ze względu na czas, który nas bardzo tutaj nagli, teraz może kolejny materiał i kolejna sprawa, bo Corey Lewandowski to jest taka osoba bardzo bliska Donaldowi Trumpowi. Wcześniej szef jego kampanii, ale dziś wiemy, że taka szara eminencja w Białym Domu, bliski, bardzo bliski współpracownik prezydenta Donalda Trumpa, udzielił wywiadu telewizji polskiej i tam wypowiedział kilka bardzo ciekawych zdań. Ja bym chciała też państwa poprosić o komentarz do tej wypowiedzi. Jeżeli popatrzymy, rozejrzymy się po całym świecie i zobaczymy, jakie kraje były najlepszymi sojusznikami, to Polska jest w czołówce tej listy. Mamy bardzo dobre stosunki robocze również z Izraelem, ale wasze sąsiedztwo jest bardzo trudne, prezydent zdaje sobie z tego sprawę. Kiedy Stany Zjednoczone wysyłają swoje wojska na cały świat, tam to musi być to miejsce o wspólnych interesach. No właśnie, tutaj jest mowa o tym, że tu mamy trudne sąsiedztwo, sprawa zupełnie oczywista. Natomiast ja zwróciłam uwagę na ten Izrael, który pojawił się. Polska i Izrael. Ja pamiętam, że wtedy, kiedy pan prezydent Andrzej Duda podpisywał umowę z panem prezydentem Donaldem Trumpem, pojawiło się wielu ekspertów, którzy oceniali, że nasza pozycja po podpisaniu tego dokumentu jest taką pozycją bardzo bliskiego sojusznika, niemalże tak bliskiego, albo może tak bliskiego,
Bliskiego, tylko w innej części świata, jak Izrael. Tutaj zdaje się, że w taki zupełnie naturalny sposób pan Korej Lewandowski potwierdził te opinie, bo właśnie ten Izrael i Polskę zestawił jako coś takiego zupełnie naturalnego, najbliższego Stanom Zjednoczonym. Pani poseł Joanna Lichocka, też może o tych audytach. Jedno zdanie dosłownie, bo mamy mało czasu. Tyle wątków powinnam skomentować, że to jest bardzo ważny głos z otoczenia prezydenta Trumpa. Bardzo to cieszę, że tam jest rzeczywiście takie patrzenie. Bardzo udana była wizyta pana ministra Błaszczaka w tym tygodniu w Stanach Zjednoczonych i też rozmowy o stacjonowaniu amerykańskich wojsk. Idą dobrze te sprawy i to jest duży też sukces pana ministra Błaszczaka. Wrócę na sekundkę do Marszu Niepodległości. To było wielkie święto niepodległości, wielkie święto wspólnotowe. Ten marsz nie dzielił Polaków i właśnie ta liczebność, choćby ta frekwencja, ten spokój i uśmiechy i morze biało-czerwonych flag pokazywało, że jest to doświadczenie wspólnotowe. Natomiast oczywiście były skrajne zachowania, jak spalenie flagi czy obrażanie przeciwników politycznych nazywaniem ich bolszewikami tego dnia. I to są wypowiedzi skrajne i szkodzące Polsce. I oczywiście od tego trzeba się odciąć. Także liczę też na polityków Platformy Obywatelskiej, że się będą odcinać od takich nieodpowiedzialnych i skrajnych zachowań. Natomiast jeśli chodzi o kwestie, czy będą przejmowane Marsze Niepodległości, czy inne marsze w przyszłości, no ja chcę zwrócić uwagę jednak, że Hanna Gronkiewicz-Waltz, łamiąc zresztą konstytucję, łamiąc prawo Polaków do wolnego zgromadzenia, gdyby nie interwencja, gdyby nie działania prezydenta i rządu, być może doprowadziłaby do jakichś rozruchów i zatrucia tego święta. Cały czas mamy tą wojnę, tak? To pani poseł Agnieszka Ścigaj, teraz pan 11 listopada pokazał, że nie mamy żadnej wojny, jeśli chodzi o polską wspólnotę. Mamy problem z częścią pan elit, to prawda. Marcin Święcicki. Znaczy, panie pośle, zachęcam. Znaczy ja żałuję, że pan prezydent Andrzej Duda nie pociągnął tej... Dobre zestawienie. Ja tylko chciałem przypomnieć, że Bronisław Komorowski rozpoczął takie marsze niepodległościowe, właśnie organizowane przez prezydenta. I szkoda, że tego nie pociągnął prezydent Andrzej Duda, bo to byłaby jakiś wyraz jakiejś może jedności czy kontynuacji pewnej dobrej tradycji, która się zaczęła. Miliona Polaków, którzy za nim pójdą. To na Polska, to Polska i Izrael. A Polska i Izrael. Na to proszę nie liczyć. To skojarzenie, takie zupełnie naturalne w ustach wypowiedzi bliskiego współpracownika Donalda Trumpa. To chyba dobrze, prawda, panie pośle? No ja bym oczywiście chciał, żebyśmy mieli status takiego sojusznika Stanów Zjednoczonych, jaki ma Izrael w Waszyngtonie, ale pamiętajmy, że to zależy nie tylko od prezydenta, zresztą dosyć takiego nieprzewidywalnego w rozmaitych swoich reakcjach i jego jakaś przyjaźń i mięta, jaką czuje do pana Putina, jest trochę podejrzana i do Unii Europejskiej, którą jest pierwszym prezydentem, który nie popiera integracji unijnej, więc on nie jest takim... Nie popiera integracji? No nie popiera, no jednak nie, na to no, Unię cały czas. No. Cały pierwszy prezydent, który jest przeciw zacieśnianiu integracji, który oni źle mówi o Unii Europejskiej, więc to jest prezydent, którym trzeba... Oczywiście musimy mówi dbać o nasze decyzje. Stany Zjednoczone ale chciałem mają problem rzeczy. W wymianie handlowej z Unią Europejską. Panie Raga, jakby mu dokończyć jeszcze myśl. Przepraszam, wszyscy prezydenci poprzedni, również Barack Obama, podkreślali tę sprawę, tylko że ona akurat teraz jest, powiedzmy, że bardziej niekorzystna dla Stanów Zjednoczonych. Ale nie, może pan marszałek Wendel, Stosunki i te bazy, i środki, jakie Amerykanie będą przeznaczać na umieszczenie wojsk w Polsce, jeśli się na to ostatecznie zdecydują, będą jednak zależeć od Kongresu. I nasze wpływy w Kongresie zależą również od tego, jak przestrzegamy praworządności. Z ustawą o IPN musieliśmy się natychmiast wycofać, bo okazało się, że to Kongres powołał specjalne, nie wiem, pisma do nas pisał w tej sprawie. Więc jak powiadam, problem uwagę, praworządności w Polsce. Ten sam kongres problemy, głosował za tym, żeby właśnie rozważać tą bazę. Problemy z praworządnością w Polsce będą nam szkodzić w Kongresie. Wenderlich, bardzo proszę. Deklaracje piękne szybują często jak ptaki na niebie, ale później się mówi sprawdzam. I teraz nawet jeśli uzyskaliśmy znowu, podkreślam słowo znowu, poprawny stan stosunków z Izraelem, to chciałbym zapytać, a czemu w takim razie służyła ta długa awantura, której przyglądał się świat? To zupełnie było niepotrzebne. I skoro pani redaktor prosi, żeby krótko, to jeszcze słowo na temat tego
porozumienia, które polski prezydent podpisał z amerykańskim prezydentem. Ile w naszej polskiej historii było podpisanych już porozumień, a rzeczywistość później kreowała się zupełnie inaczej. Także to porozumienie sprawdzimy dopiero wtedy, kiedy zacznie być realizowane i czy rzeczywiście potwierdzi te zapisy. Pani poseł Agnieszka Ścigaj, też Kukiz 15, też bardzo króciutko, żeby jeszcze panowie też oczywiście, mieli szansę się wypowiedzieć. Oczywiście nie mam wątpliwości co do tego, że relacje Polski, Ameryki, Stanów Zjednoczonych czy Izraela powinny być poprawne. Natomiast ja mam taką tylko wątpliwość, która mi się zapaliła już dwukrotnie w trakcie tej kadencji, że jednak, żeby nie zmieniać swojej pozycji i uczyć się od pana Donalda Trumpa tej twardej, takiej negocjacyjnej pozycji biznesowej, a lampki się zapaliły w dwóch momentach, kiedy rzeczywiście to Izrael ze Stanami Zjednoczonymi zmusiły do polski rząd do zmiany ustawy o IPN-ie, a nie udało się nic wynegocjować w przypadku uchwały ustawy Stanów Zjednoczonych 447, która mówi o wprost o zagrożeniach związanych z zwrotem majątku żydowskiego. Pani poseł, ja tylko przypomnę, że amerykańskie media rozpisywały się o tym, że niestety mimo bardzo wielu prób amerykańskiej administracji nie udało się zdobyć treści porozumienia pomiędzy Polską a Izraelem. Ona pozostała tajna do momentu opublikowania. Ale my widzimy efekty. Ja wiem, ja nie znam. Więc to znaczy, że ta relacja jest trochę inna. Ale pan Paweł efekt Rabin, był taki, że w ciągu trzech dni zmieniliśmy ustawę. No. Ja myślę, że to jest dobry sygnał, że otoczenie prezydenta Trumpa postrzega Polskę jako jeden z takich hotspotów na tej globalnym miejscu światowym. Tak jak Izrael. Izrael jest newralgiczny dla bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, więc jeżeli administracja Donalda Trumpa uważa, że Polska ze względu na swoją pozycję geopolityczną jest newralgiczna dla bezpieczeństwa i pokoju w Europie i na świecie w ogóle, to jest to tylko i wyłącznie dobry sygnał. To niech się tego trzyma. Ale, tak? Ale wszystko w naszych rękach. To znaczy my musimy nie zapomnieć o tym, że my sami powinniśmy budować swoją armię, sami współpracować z Unią Europejską i tak dalej. Dosłownie, jednym słowem, bo jesteśmy już po czasie. No, w swoim ujęciu geopolitycznym Polska potrzebuje lewaru ze strony Stanów Zjednoczonych, żeby móc na równi rozmawiać z takimi potęgami, chociażby jak Rosja czy Niemcy, więc to jest dobry sojusz. Bardzo dziękuję. Pani poseł Joanna Lichocka, Prawa i Sprawiedliwość, pan poseł Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska, pani poseł Agnieszka Ścigaj, Kukiz 15, pan Jerzy Wenderlich, Sojusz Lewicy Demokratycznej, pan Adam Andruszkiewicz, Wolni i Solidarni, poseł i pan Paweł Rabiej, dziękuję przyszły bardzo. Wiceprezydent Warszawy, tak, z Nowoczesnej. Od tego tygodnia. No właśnie. Katarzyna Gujska, bardzo dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Siedem razy 24.